Zadbaj o komfort cieplny na długie lata. Zastosuj doskonałą izolację z wełny mineralnej ClimoWool. Odwiedź materiały budowlane Wesołek i skorzystaj z wyjątkowej oferty autoryzowanego dystrybutora. Jest piątek, 18 sierpnia, Agnieszka Gierz. Dzień dobry, pora na wiadomości z Kalisza. Oto skrót najważniejszych z nich. Szok, tylu pijanych kierowców na drogach Kalisza i powiatu tylko jednego dnia. Ta porodówka przyciąga kaliszanki. Kiedy wypłata czternastek? Będzie poślizg. 109 lat temu czarna karta w historii Kalisza. Roztrąbiony Kalisz po raz 15. Przed nami liczne koncerty, i te zaplanowane, i te spontaniczne. Pola marsowe opanowane przez najlepszych ulicznych koszykarzy na świecie. Kolejne gminy zapraszają na dożynki. Co jeszcze będzie się działo? A oto szczegóły. Pomimo wielu kampanii społecznych, akcji profilaktycznych czy bardziej rygorystycznych przepisów, problem ten wraca jak bumerang. Mowa o nietrzeźwych kierowcach, których na ulicach Kalisza i powiatu wciąż nie brakuje. Policja w ciągu tylko jednego dnia zatrzymała aż 12 takich osób. Każdy, kto siada za kierownicę pod wpływem alkoholu, może doprowadzić do tragedii na drodze. Dlatego jednym z zadań policji jest eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierowców. Tylko jednego dnia podczas pełnienia służby na terenie miasta i powiatu kaliskiego policjanci zatrzymali kilkunastu kierujących, którzy swoim zachowaniem na drodze zagrażali innym uczestnikom ruchu. Tylko wczoraj na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego policjanci zatrzymali 12 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę swoich pojazdów pod wpływem alkoholu. Niechlubnym rekordzistą tego dnia okazał się 36-letni kierowca Peugeota. Mężczyzna został zatrzymany na terenie Kalisza dzięki reakcji świadków. Badanie stanu trzeźwości 36-latka wykazało, że miał w organizmie ponad 3,5 promila alkoholu. Każdy uczestnik ruchu drogowego, a zwłaszcza kierujący samochodem, powinien znać przepisy prawa regulujące odpowiedzialność za kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub nietrzeźwości. Dlatego policja przypomina. Kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu to stan, kiedy w organizmie kierowcy mamy stężenie alkoholu od 0,2 do 0,5 promila. W przypadku, kiedy stężenie alkoholu jest powyżej 0,5 promila, mamy do czynienia z kierowaniem w stanie nietrzeźwości. W takim przypadku kierowca odpowiada za popełnienie przestępstwa. Za ten czyn grozi grzywna, utrata prawa jazdy na dłuższy czas lub pozbawienie wolności do 2 lat. Wielkopolski oddział NFZ-u po raz kolejny przyjrzał się liczbie porodów w naszym województwie. Tym razem sprawdzono, które porodówki cieszyły się największą popularnością przyszłych mam w pierwszym półroczu 2023 roku. Kaliska niestety kolejny raz notuje spadek. Przez pierwsze 6 miesięcy bieżącego roku w 31 oddziałach położniczo-ginekologicznych w Wielkopolsce odebrano 13,5 tysiąca porodów. Najwięcej w poznańskich szpitalach. Tuż za nimi na 4. miejscu plasuje się ostrowska porodówka. Tutaj na świat od stycznia do końca czerwca przyszło blisko 800 dzieci. Kaliski szpital zajął 16. miejsce z liczbą 289 porodów. Wyprzedza nas m.in. Pleszewska porodówka z liczbą 476 porodów. W zestawieniu wyprzedza nas o 8 miejsc. I to ona przyciąga kaliszanki i mieszkanki okolic. Wśród pacjentek Pleszewskiego Szpitala ponad 40% to mieszkanki Kalisza lub powiatu kaliskiego. A teraz ważna informacja dla emerytów i rencistów. Wypłaty miały się zacząć na przełomie sierpnia i września. Tak zapewniał rząd, tyle że nie przygotował rozporządzenia. W efekcie niektórzy emeryci i renciści dłużej poczekają na czternastki. Ustawę wprowadzającą 14. emeryturę na stałe prezydent podpisał 19 lipca. Termin wypłaty i wysokość miały być ustalone w rozporządzeniu rządu. Kancelaria premiera informowała, że wypłaty ruszą na przełomie sierpnia i września. Tyle że rozporządzenie jak na razie się nie ukazało. Tymczasem, żeby pierwsi seniorzy otrzymali czternastkę jeszcze w tym miesiącu, powinno być ono wydane do 15 sierpnia. Pewne jest, że 14. emerytura wypłacana jest z emerytury
emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności świadczenia, to jest 1, 5, 6, 10, 15, 20 albo 25 dnia miesiąca. Najdłużej na czternastkę poczeka ponad 1 000 000 osób, których termin wypłaty emerytury przypada 25 sierpnia. To właśnie oni mieli otrzymać czternastki w pierwszej kolejności. Tymczasem będą musieli poczekać na nie do końca września. Czternasta emerytura, czyli dodatkowe świadczenie dla rencistów i emerytów, ma być równa minimalnej emeryturze, która teraz wynosi 1588 zł brutto. Nie każdy jednak, jak to jest w przypadku trzynastek, ją dostanie, a to zależy od progu dochodowego. I tak dla przykładu, jeśli ktoś na rękę otrzymuje emeryturę w wysokości 1684 zł, otrzyma 1333 zł czternastki netto. Jeśli ktoś otrzymuje emeryturę w wysokości 2591 zł na rękę, to jego czternastka netto będzie wynosić 1255 zł. I kolejny przykład. Jeśli twoja emerytura netto wynosi 3302 zł, to twoja czternastka netto będzie wynosić 544 zł. Niektórzy emeryci czternastej emerytury w ogóle nie dostaną. W tym roku w tej grupie są osoby, których świadczenie przekracza 4438 zł brutto, a będzie to trzecia czternastka w historii. 109 lat temu Kalisz dostał największy cios w swojej historii. W sierpniu 1914 roku wojska pruskie doprowadziły do zburzenia naszego miasta. Z ziemią zrównano niemal całe centrum, mieszkańców mordowano, a ocaleni w popłochu uciekali z płonącego grodu. Kalisz powstał jednak z popiołów. W nocy z 3 na 4 sierpnia 1914 roku rozpoczął się miesiąc nieszczęść dla naszego miasta. Doszło do strzelaniny, która, jak się później okazało, była przypadkiem. To w nocy z 3 na 4 sierpnia 1914 roku zginęło 6 żołnierzy niemieckich w bezwładnej strzelaninie i około 21 cywilnych mieszkańców miasta Kalisza, 32 osoby zostały ranne. My do końca, historycy, przewodnicy, nie wiemy, co się stało, co było przyczyną tej strzelaniny. Jedna z wersji, która wypłynęła podczas śledztwa prowadzonego zarówno przez władze carskie, jak i później władze w niepodległej Polsce, było to, że po prostu pijani żołnierze niemieccy zaczęli strzelać do siebie, a komendant miasta wojenny ze strony niemieckiej zrzucił to wszystko na mieszkańców Kalisza. Ludzi odpowiedzialnych za zniszczenie Kalisza jest 3. To ich decyzje zaważyły o skali strat. My, Kaliszanie, wszyscy myślimy, że to była wszystko robota tego nieszczęsnego Gustawa Arnolda Hermana Preskera, ale proszę Państwa, ten 155. Pułk Piechoty Niemieckiej wycofał się 5 sierpnia z Kalisza. 7 sierpnia do Kalisza wchodzi 7 regiment takiej jednostki Landwehry, czyli jakbyśmy powiedzieli prostopolitego ruszenia śląskiego, pod dowództwem majora von Hochmana i oni z tego 7 sierpnia tutaj w Kaliszu, też taka znamienna sytuacja, że jeden ze spłoszonych ich koni zaczął latać, jakbyśmy powiedzieli, po mieście. Dochodzi do następnej strzelaniny między żołnierzami. Komendant Hochman, czyli ten dowódca tej Landwehry, jakbyśmy powiedzieli, wydaje rozkaz ostrzałom miasta Kalisza. Zaczyna ostrzeliwać, tak jak mówiłem wcześniej, tak samo jak Presker z Góry Wiatracznej. Następnym, który przyszedł, to także był 133. Pułk Saski Landwehry, który udowodził pułkownik Wirt. On się tak nazywał. Jakie były ich dalsze losy? Preskera schowano na froncie wschodnim. On zmarł w 1918 roku w szpitalu polowym w Karlsruhe. Tamci dwaj zginęli w czasie Wielkiej Wojny, także nie ma o nich żadnych informacji, ale żaden z dowódców, czy też żołnierzy pruskich, którzy tu przez Kalisz przejechali, nie został ukarany za tą zbrodnię. Oprócz tych 426 budynków mieszkalnych zostało zniszczone 9 fabryk. Między innymi została uszkodzona fabryka, częściowo zniszczona fabryka Fibigera, czyli tą nasza Kalisja, którą my znamy, a Gustawa Arnolda Fibigera. Został na przykład zniszczony teatr, który został zniszczony 17 sierpnia, podpalony, zniszczony. Został 7 sierpnia zniszczony ratusz. Został zniszczony budynek poczty i telegrafu, który znajduje się na obecnej ulicy Zamkowej. Ale nie zostały zniszczone budynki, jakbyśmy powiedzieli,
kościoły, synagoga czy też cerkwie, która znajdowała się na placu Jana Pawła II. Miasto zostało niemal zrównane z ziemią. U nas zrobili to w Kaliszu, że zburzyli 90%, 93% miasta. Tego miasta, które my znamy te, jako miasto lokacyjne, czyli miasto otoczone murami obronnymi. I tak z miasta liczącego 70 tysięcy ludzi Kalisz stał się miastem 5-tysięcznym. Po miesiącu podpaleń, kradzieży, gwałtów i mordów niewinnych Kaliszan nastał 22 sierpnia oficjalny koniec niszczenia miasta. Już w 1915 roku były pierwsze próby odbudowy Kalisza, na którego dziś możemy patrzeć z dumą. Odbudowa Śródmieścia trwała aż do 1938 roku. Roztrąbieni młodzi ludzie ponownie w naszym mieście. W ramach 15. Letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych do Kalisza przyjedzie około 500 muzyków. Pierwszy inauguracyjny koncert już w niedzielę. Przez najbliższy tydzień w Kaliszu rządzić będą dźwięki instrumentów dętych. Nasze miasto dla około 500 młodych ludzi stanie się swojego rodzaju stolicą szlifowania muzycznych umiejętności. Do Kalisza przyjedzie około 500 młodych muzyków, którzy będą pobierać naukę od muzyków z Polski i ze świata. Jeśli chodzi o Polskę, to są takie kluczowe ośrodki akademickie, natomiast ze świata będą gościć profesorowie z Izraela, z Rumunii, z Węgier, z Niemiec, z Francji i tak wymieniać można by jeszcze trochę. Swoją pasją będą się dzielić z Kaliszanami. Przed nami mnóstwo koncertów i wydarzeń z muzykami. Startujemy w niedzielę o godzinie 19.30 w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa koncertem inauguracyjnym. Natomiast od poniedziałku do piątku kolejne koncerty. Gramy o 14.15 w Bazylice Świętego Józefa. Koncerty, powiedziałabym, takie bardziej kameralne i klasyczne. O godzinie 17 na placu, na polanie przy Bazylice Świętego Józefa zaprezentują się orkiestry dęte. Natomiast o godzinie 20 koncerty wieczorowe. Finał roztrąbionego Kalisza to piątek. Piątek na rzece Prośnie. O godzinie 16 Estrada Młodych i o 20 Górnicza Orkiestra Dęta oraz zespół Dizzy Boy. Oprócz koncertów takich zorganizowanych, o których mówiłam, będą też takie muzyczne happeningi. To wtedy, gdy spotka się kilku kolegów, no i akurat przez przypadek będą nieśli ze sobą trąbkę, puzon, klarnet czy flet, no i będą mieli ochotę sobie pograć tak, także można spontaniczne takie występy, happeningi zobaczyć w różnych częściach miasta, na pewno w parku, przy Baszcie Dorotce, no i na oddalonych osiedlach. Na pewno będzie z nami w tym roku, jak co roku, wesoły autobus, którym będą podróżować nasi goście. W środę o godzinie 21 przy Baszcie Dorotce odbędzie się nadęta potańcówka. W czwartek za to przy Fontannie Noce i Dnie zaplanowany jest koncert Jam Session, który z pewnością zagwarantuje niesamowite wrażenia dla naszych uszu. Wszystko oczywiście za darmo, a o szczegółach i harmonogramie wydarzeń więcej można poczytać na naszej stronie internetowej Fakty Kaliskie. Kaliski Streetball, prestiżowy turniej koszykówki ulicznej, rusza już dziś na polach marsowych na Dobrzecu. Przed nami emocjonująca rywalizacja w kilku konkurencjach, efektowne pokazy wsadów i freestyle, a także koszykarskie miasteczko dla najmłodszych. Rusza kolejny niezapomniany weekend sportowych wrażeń na polach marsowych. Kaliski Streetball to największe tego typu przedsięwzięcie w kraju. W tym roku odbędzie się już 17. edycja tej imprezy. Potrwa ona 3 dni i rusza już dzisiaj, w piątek. Tak jak zwykle, 3 dni, pierwszy dzień 1-1 i wszystkie eliminacje konkursu freestyle, konkursu wsadów. Niedziela, cała sobota, cały dzień rozgrywki kategorii Open, no i wieczorem to, na co wszyscy czekają, czyli bitwa freestyle, konkurs sadów. Do Kalisza przyjadą wirtuozi, jeśli chodzi o koszykówkę. Gościem specjalnym i sędzią bitew freestyle będzie jedyny polski członek amerykańskiej ekipy Harlem Globetrotters Paweł Kit Kidoń. A wisienką na torcie w sobotni wieczór ma być konkurs wsadów z bardzo mocną obstawą.
Tym razem konkurs sadów z dwoma gośćmi, którzy wracają po wielu, wielu latach do Kalisza. Pięciokrotny mistrz świata Rafał Lipek-Lipiński i Dmitry Kriwenko. Oni tutaj epickie pojedynki toczyli jeszcze na początku swojej kariery. Po drodze łącznie zdobyli 7 tytułów mistrzów świata we wsadach. Do Kalisza przyjadą koszykarze ze Stanów Zjednoczonych, Konga, Syrii, Turcji, Norwegii, Portugalii, Włoch, Belgii, Bułgarii, Słowacji, Kosowa i Ukrainy. Wszystkie turnieje będą miały swoją zagraniczną obsadę. W tym roku padł kolejny rekord pod względem zapisanych do udziału drużyn, ponieważ jest ich ponad 140. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, całe rodziny, jest co oglądać, poziom jest wysoki, szczególne wsady robią wrażenie na wszystkich, bo nie ukrywajmy, te 3.05 dla niektórych, chociażby dla mnie, to też jest nie do przeskoczenia temat. Impreza to również atrakcje dla najmłodszych, strefa dmuchańców, miasteczko koszykarskie. Szczegółowy harmonogram wydarzenia znajdziecie Państwo na naszym portalu. A ten weekend nie będzie należał tylko do sportowych emocji i muzycznych uniesień. Przed nami jeszcze plenerowe seanse, festyny rodzinne i oczywiście dożynki. Co będzie się działo w weekend? Tradycyjnie, jak w każdy wakacyjny weekend, na ulicę Kalisza wyjedzie zabytkowy autobus SAN. Przejażdżki w towarzystwie przewodnika PTTK rozpoczynają i kończą trasę na przystanku przy Murze Obronnym przy ulicy Parczewskiego. Bilety w cenie 10 zł można nabyć w informacji turystycznej. To jedna z cieszących się największą popularnością wakacyjnych atrakcji miasta. W sobotę kolejna zabawa taneczna nad Prosną. Przy Wale Piastowskim zagra i zaśpiewa Piotr Wałkowski, uczestnik i laureat wielu programów muzycznych, doświadczony wokalista i animator. Impreza rozpocznie się o godzinie 17. Najbliższy weekend w mieście upłynie również pod znakiem plenerowych seansów filmowych. Na Kino pod Chmurką miasto zaprasza w sobotę o 21:00 na Rozmarek, na film Bezmiar, w niedzielę na osiedle Ogrody Botu o 20:30 Wiki i jej sekret i tego samego dnia na 21:30 do Parku Przyjaźni na film Emi. A w niedzielę 20 sierpnia kolejne dożynki. Tym razem za plony dziękować będą mieszkańcy gminy Blizanów, Ceków Kolonia i Szczytniki. W gminie Ceków Kolonia dożynki gminne będą połączone z powiatowymi. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 14 od mszy świętej w kościele w Dębę, a dalsza część imprezy przeniesiona będzie na plac dożynkowy w Morawinie. Mieszkańcy gminy Blizanów również świętowanie rozpoczną od godziny 14 od mszy świętej, która odbędzie się na placu dożynkowym w Jarantowie. Na miejscu będą dostępne stoiska gastronomiczne, liczne zabawy i występy. Wydarzenie ma zakończyć się o północy. Z kolei w gminie Szczytniki program dożynek otwiera o godzinie 13 msza święta w kościele w Iwanowicach. Część obrzędową zaplanowano na godzinę 15. Tu również nie zabraknie koncertów i zabawy tanecznej. To tylko wybrane atrakcje, a pełną listę znajdziecie na stronie miasta i na naszym portalu Fakty Kaliskie. A weekendowym atrakcjom sprzyjać będzie pogoda, bo termometry w nadchodzących dniach nie pokażą mniej niż 30 stopni. Od czasu do czasu zawieje delikatny wiatr, jednak przygotujcie się na upał. Jeśli wychodzicie, pamiętajcie o nakryciu głowy, a przede wszystkim o regularnym nawadnianiu się. Dzisiaj wieczorem termometry pokażą 26 stopni. Niebo będzie zachmurzone, ale bez opadów deszczu. Wiatr słaby. W nocy temperatura spadnie do 21 stopni. Synoptycy nie zapowiadają burz. Sobota ma być słoneczna i upalna. Niebo będzie bezchmurne. Termometry wskażą 30 stopni. W nocy temperatura spadnie do 20 stopni. Niebo będzie pochmurne, ale bez opadów. W niedzielę słupki rtęci wskażą maksymalnie 31 stopni. Niebo będzie zachmurzone, wiatr słaby. W nocy temperatura spadnie do 21 stopni. Synoptycy zapowiadają przelotne deszcze. W poniedziałek od rana na termometrach 23 stopnie. Niebo zachmurzone, lecz bez chmur deszczowych. Wiatr słaby. Podczas dnia temperatura wzrośnie do 28 stopni. Niebo pełne chmur, ale bez opadów deszczu. Wiatr nadal słaby. I tak kończymy tydzień. Życzę Państwu udanego, przede wszystkim spokojnego weekendu i przypominam, że 7 dni w tygodniu możecie śledzić informacje z Kalisza i regionu na naszym portalu faktykaliskie.info. Dziękuję za dziś, kłaniam się nisko i czekam na Państwa w poniedziałek. Do zobaczenia.